podziemku. To jest najwolniejsza ucieczka, jaką kiedykolwiek widziałem. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, jest zima. Zbliża się w sumie zima też w realu. I mamy tutaj zimę, jest jakiś minus 10 stopni. Mamy wodę, woda nie jest zamrożona, więc słuchajcie, będzie odcinek z powodzią. I podczas tej powodzi, nie dość, że jest mega ślisko, bo zobaczcie, ten samochód kręci kołami w miejscu, on nie będzie skręcać praktycznie. Będzie naprawdę ciężko się jeździło do przodu. No i zobaczcie, jak się ślizga. A dla tych widzów, którzy jeszcze nie widzieli powodzi, to działa w ten sposób, że po prostu woda wzrasta, my uciekamy samochodem jak najszybciej od tej powodzi. Nie dość, że jest ślisko, to jeszcze goni nas powódź. Plus jeszcze mamy po drodze młotki, które mogą naszemu autu wyrządzić krzywdę. Także zostawcie subika i lajka i przechodzimy do odcinka. No i tak naprawdę możemy od razu zaczynać. Zobaczcie, że już zalewa całkowicie. Czy ja podjadę w ogóle pod górkę? Bo tutaj jest serio stromo. I jeżeli nie byłbym rozpędzony, to mógłby być serio problem z tym. Ej, ta woda jest szybka, ta woda jest szybka. Nie podoba mi się to, że ta woda jest mega szybka. Zjedźmy tędy. Tu trzeba się zatrzymać, tylko jest ślisko. Jeszcze woda. Weźmy nieco szybszy samochód. Wiem, że kabriolet podczas zimy to jest idealny pomysł, ale to nie jest istotne. Tylny o napędówku, jakie to jest straszne. Zobaczcie, cały czas bokami lecimy przez to, że jest aż tak ślisko. Dobra, tu trzeba zwolnić albo... Nie, jedziemy dalej, jedziemy pod górkę. Jedziemy pod górkę. Woda się serio szybko wypełnia. Tutaj trzeba jakoś bokiem skręcić, nie w lampę. Tak, okej. Zdarza się najlepszym. I tu zjeżdżamy prosto w dół, w miarę delikatnie. Trzeba już hamować. Trzeba już hamować, ja nie mogę wyhamować. Dobra, jedź Screamy. Jedź, szybko przejedź przez ten młotek. To... Dobrze, prawie dobrze. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Tu trzeba hamować, Jezu, ślizgam się. Przecież tym się jeździć nie da. Szczególnie tylnią napędówką. Podczas tego, gdy jest tak ślisko. Zobaczcie, teraz przyspieszam. Mamy 100 na godzinę. 100 na godzinę się kręcą te koła z tyłu. I nadal nie mogę przyspieszyć. Ale cudowny widok. Okej, okay, a jakbyśmy wzięli samochód z napędem na 4 koła, to zobaczcie, że teraz jest zdecydowanie lepiej, ponieważ mamy przyczepność, jakąkolwiek przyczepność. Możemy też przyspieszać bezproblemowo. Teraz trzeba ominąć ten młotek. Zasady są takie, że nie można wyjeżdżać z drogi, więc muszę ten młotek ominąć jakoś. Dobrze, jest dobrze. Nie jest dobrze. Dobra, zdecydowanie trzeba pojechać kompletnie inną drogą, jak ten samochód się ślizga mimo wszystko. Jakie to jest super uczucie, tylko czy ja tu Okej, tak też można hamować? Okej. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale nie, że aż tak. Co to ma być w ogóle? Tym się jeździć nie da. To jest taki śnieg. Proszę, bardzo. Nie wiem, jakim cudem to ominąłem, ale dobra. Tylko skręcać zbytnio się nie da tym samochodem. Okej, trzeba zdecydowanie wolniej tu przyjechać. Zobaczcie, 4 koła stoją i mimo wszystko nie wyhamowałem. Dobra, ale jedziemy, trzeba się skupić. Nie wiem, jak ja to zrobię na autostradzie, bo jest naprawdę koszmarnie, my się odbijamy od wszystkiego. Dobra, tutaj wjeżdżamy bokiem, przyspieszamy na maksa. A, stój. Okej, nieważne. Może na autostradzie nie będzie aż tak ślisko. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że nie trzeba będzie jechać bokiem na wielkich zakrętach. Nie. No teraz to na pewno nie pojadę. A co jak wezmę nieco mocniejszy samochód? Aha, już nim bardziej rzuca niż...
tamtym samochodem, ale on ma chyba lepszą przyczepność. Zobaczmy, jak hamuje. No hamuje o niebo lepiej. I teraz trzeba się skupić. Hamuj, hamuj, hamuj. Dobrze, dobrze, prawie dobrze. Okej, obracamy się, nic się nie dzieje. Okej, obracamy się jeszcze raz. Też nic się nie dzieje. To jest koszmarnie ślisko. Czy mamy koła? Mamy koła, mamy wszystkie koła. Jest dobrze. Tu wjeżdżamy bokiem w zakręt. Bez uderzenia. Okej. Ja mogę jechać dalej. Teraz mega mało ważymy. I zobaczcie, że ten samochód jeszcze lepiej jedzie w sumie. Okej, tutaj wjeżdżamy na autostradę, żeby uciec od tej wody. No, skręcaj, proszę. Nie no, woda się już zbliża szybko. Jedź, jedź. Ona jest dosłownie 2 metry pod nami. Dobra, dobra. Nieważne, jak to wygląda, ważne, że jedzie, tak? Nieważne, jak to wygląda. No i klops. Widzowie, wiem, że to nie jest zbyt dobry pomysł, ale czemu by nie spróbować tak potężnej maszyny? Tylko minus jest taki, że on jest na oponach, które nie powinny mieć żadnej przyczepności. Więc może być serio ciężko, ale o dziwo. Ej, ten samochód jedzie i ten samochód skręca. Znaczy, to nie jest samochód, zacznijmy od tego. Ale zobaczcie, że on sobie radzi dużo lepiej. To prawda, mega ciężko go opanować. Tutaj bez problemu sobie przejedziemy pod młotkiem. Ale on skręca, to jest przerażające. Jak dobrze radzi sobie ta wyścigówka. Tylko czy mi się wydaje, czy nam się kończy paliwo już? Bo to może być problem. Mamy 120 na godzinę. Ja nie chcę bardziej przyspieszać, bo ten samochód będzie się tak ślizgać, że to jest chore. Bo zobaczcie, że przyspieszę. O! Co? Co? Ja mogę jechać? Ja mogę... Co jest? Ej, nie tu, nie tu skrymi. O, okej. Terenówka, czemu nie? Czemu silnik nie działa? Dobra. Paliwo nam się skończyło. Paliwo nam się skończyło. Uciekamy z buta, nie? Musimy uciekać z buta, to jest jedyny sposób na wygraną. Biegnę, póki nie ma jeszcze tej powodzi, zbliża się. I to jak szybko, biegnij, Screamy. Dobra, tędy, pod górkę, pod górkę. Wyścigówka została wciągnięta, a ja uciekam od tej wody i mi to nawet wychodzi, tylko dogania mnie już. Ale używając samych nóg, nie da się uciec od tej wody. Dobra, wiecie co? Stwierdziłem, że tym nie będzie się dało nie uciec od tej wody. Zobaczcie, mamy ogromnego monster trucka, który myślę, że bez problemu poradzi sobie z lodem, mając tak wielkie opony. I w sumie to dobrze mu idzie już na samym początku. Okej, zjeżdżamy tędy. Tutaj trzeba było hamować. Tu trzeba było hamować, ale nie w słup. Screamy! No co ty robisz? Dobra, trzy koła też są dobre, tak? Trzy koła też są dobre. Przejeżdżamy przez młotek. Prawie. Jednak monster trucki nie będą zbyt dobre do młotku. Jednak monster trucki nie będą zbyt dobre do omijania tego wszystkiego, bo zobaczcie, że przez to, że on jest wyższy, tym ciężej uniknąć tego wszystkiego. Weźmy w takim razie Porsche z napędem 4x4 i teraz może uda nam się uciec. Dobra, bo to jest serio kwestia chwili, żeby się wywalić, więc muszę się skupić. Proszę, Screamy, nie, nie, skręcaj, dobrze, dobrze, dobrze. Jedziemy dobrze, tutaj hamujemy. Jak się da, omijamy ten młotek, czyli na maksa dajemy gazu. Zwalniam czas, żeby zobaczyć, jak omijamy ten młotek. Jeszcze raz. Omijamy ten młotek. Czemu ja znowu wpadłem w poślizg? I jeszcze przy młotku. No, zgięło nam się całe koło. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze. Ominąłem to wszystko. Tylko tu trzeba było skręcić, to jest problem. Ale to już nieważne, jedziemy tędy. Tu trzeba w prawo skręcić. Okej, tędy przejedziemy. Troszkę rozwalimy sobie zderzak. Ale jedziemy teraz na maksa. Troszkę boczkami. Tylko trzeba serio uważać, bo jest niebezpiecznie. Mamy 150 km na godzinę. Dobra, dobrze sobie radzę.
Dobrze sobie radzę. Wiele godzin spędzonych na strzałkach. Tu trzeba hamować, Screamy. Tutaj można lekko boczkiem polecieć. Dobrze. Jak ten samochód się super prowadzi. Teraz troszkę o barierkę, to taktyczne. Tutaj bokiem omijamy młotek. Ominąłem już ten młotek. Tylko skończymy najprawdopodobniej w ścianie, co mnie bardzo niepokoi. Dobra, ominiemy ścianę, tylko wpadniemy w ziemię i to może być małym problemem dla nas. Oj, troszkę bardzo dużym problemem. Ale dobra, to jest czteronapędówka. To jest czteronapędówka. Koło nam jedno nie jest potrzebne. Proszę, jedź. On jedzie. Nie no, jestem super zadowolony z tego wyniku. Nie wiem, jakim cudem to koło się kręci, ale to nie jest istotne. Uciekamy od powodzi i jesteśmy na mega dobrej drodze, serio. Co prawda nie mogę już jechać zbyt szybko, nadal mogę jechać bokiem. Okej, jesteśmy przy stacji. Dobra, tutaj hamuj, Screamy, hamuj. Wygląda, jakby miasto było całe zalane, a my nie będziemy mogli szybko uciekać od tej wody, więc nawet nie patrzę, gdzie ona jest. Chociaż dobra, mogę... Ona jest tutaj obok. Jedź, Screamy. Nie no, ta woda jest już tak blisko, że to jest straszne. Dobra, szybko, to jest nasza okazja, żeby to wygrać. Nie ślizgaj się, przestań się ślizgać. Dobra, przyspieszaj. Nie wiem, jakim cudem, jak ja to wygram z trzema kołami, gdzie ten samochód jedzie 10 km na godzinę, a ta powódź jest coraz bliżej. Czy mi się wydaje, czy my coraz wolniej jedziemy? Niepokoi mnie to. Halo, jedź. Nie. Co się stało? Proszę, jedź. Nie. Dobra. Uciekaj szybko. To jest najwolniejsza ucieczka, jaką kiedykolwiek widziałem. Ale najbardziej się staram. Zobaczcie, ta woda jest tak okropnie wolna, ale my też jesteśmy tak okropnie wolni, że jest aż to żałosne, ten cały wyścig. Zobaczcie, że Porsche umiera powoli. Silnik zaraz się zatrze przez to, że się przegrzewa. Ale dobra, uciekamy od tego, nie wiem jakim cudem, ale uciekamy. Okej. Tutaj w prawo, szybko. Nie ślizgaj się! Nie wiem, czy silnik w ogóle wytrzyma. O, to może się schłodzi teraz przynajmniej. Zobaczcie, tak blisko, a tak daleko, to jest przerażające, że przez to, że jest zima, jest ślisko, są te młotki, to jest tak ciężkie teraz, mimo że woda porusza się, nie wiem, 2 km na godzinę do góry. Ale spróbujmy tego, co mi zawsze wychodziło. Jeżeli ktoś nie pamięta, to ja przeszedłem tą mapę, tylko nie zimową oczywiście, autobusem wcześniej, ponieważ, jak wiecie, mamy na sobie mega dużo ludzi i trzeba ich uratować. Czy oni mają tutaj pod nogami nitro? Już wyobrażam sobie kierowcę. Andrzeju, odkręcaj butlę. I wtedy przyspieszamy. Zobaczmy, czy jest to w ogóle wykonalne, żeby z taką ilością osób jechać pod górkę na przykład. Mamy nitro włączone. Zobaczcie, ile ich jest. Tu jest jakieś ze 150 osób. Mam nadzieję, że autobus sobie da radę, bo ulepszyłem go jak tylko się da. Wszyscy tutaj ważą 100 kg, więc sama waga ludzi wynosi 15 tysięcy kg. Okej, wjeżdżamy tu w zakręt. A jak na razie jest o dziwo dobrze. To jest zawsze zaskakująco spokojne. Jedziecie sobie autobusem, on się w ogóle nie ślizga. Przez to pewnie, że tyle waży. Wody jeszcze nie widzę nawet. Ej, my tu autentycznie będziemy szybciej jechać niż Porsche na przykład, nie? Ten autobus lekko się ślizga, ale to jest po prostu mega fajne uczucie. Tylko przegrzewa się, to jest problem mały. Tutaj wjeżdżamy bokiem w zakręt. I teraz najważniejsze, widzowie, teraz jest najważniejsze. Musimy się przebić przez ten młotek. Jakimś cudem postaram się pojechać po samej krawędzi, żeby mieć największe szanse, żeby przejechać ze wszystkimi ludźmi. No nie wygląda to najlepiej. Ale zobaczcie, że ten autobus jest tak ciężki, że zatrzymał ten młotek. I oni sobie tu siedzą, nie?
Ten to w ogóle siedzi sobie po prostu na młotku. A co jakbym pojechał kompletnie inną drogą? Czyli wjeżdżamy tędy i zamiast w prawo przy tym młotku, a tam też jest młotek, no tak, to może być problem. Jakoś przejedziemy sobie tędy. Dobra, a co jakbym pojechał tędy w ogóle? To jest tak dziwne driftować z taką ilością osób. Tutaj mamy ilość osób jak w samolocie, praktycznie jest źle. Okej, uratowałem. I co jak pojedziemy na przykład tędy tutaj? Tylko ten autobus ledwo sobie daje radę z podjeżdżaniem. To może być naprawdę duży problem później pod tą górkę. Okej, ale najważniejsze jest to, że jedziemy ciągle do przodu. Nie wiem, gdzie teraz pojechać. Chyba prosto, tak mi się wydaje, że prosto. Tylko tu też jest młotek przecież. Dobra, zjeżdżam do krawędzi. Muszę być na ulicy. Ważne, że przynajmniej jednym kołem. I zobaczcie, udało się! Troszkę szuramy o barierki, ale to nie jest istotne. Bo teraz jesteśmy już praktycznie na miejscu. Hamuj, proszę. Skręcaj. Skręcaj. Okej. Nie, nie, nie! Nienawidzę tej gry. Mam to wszystko gdzieś. Ja jadę maluchem. Jadę maluchem. Uda się. Grzesiu jest super kierowcą. Uda się. Jeszcze z napisem milicja, nie? Ej, to serio wychodzi, tylko rzuca tak tego malucha, że to jest straszne. Dobra, Grzesiu, skup się. Woda jest tuż za nami, dosłownie tuż za nami. Widziałem ją w tym tunelku, znaczy w kanałach w sumie. Jest dosłownie za nami! Jedź, proszę, nie! Nie, nie, jedź, jedź. Dobrze, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Co się dzieje? My dosłownie byliśmy w tej wodzie. Dobra, to jest nasza szansa, żeby uciec stąd jak najszybciej. Nie wiem, jak ja sobie poradzę dalej, bo tu będzie coraz bardziej płasko z tego, co pamiętam, a w ogóle tu jest w dół jeszcze. To będzie jeszcze bardziej ciężko. Szczególnie, że Grzesiu traci kontrolę nad pojazdem, a woda się do nas zbliża. Ale jest dobrze, straciliśmy drzwi. Mniej masy, to najważniejsze. Okej. Okay. Okej, okay, przejeżdżamy przez młotek. Przejeżdżamy przez młotek. Przejeżdżamy! No nie! No dlaczego? Jeszcze jak on poleciał szybko, zobaczcie! Znika w przestworzach dosłownie. My mogliśmy to zrobić, przecież ta woda dopiero się tutaj zbliża do tego młotka. Wiecie co? Mam to gdzieś, jeszcze raz jedziemy. Włączamy sygnały. To jest poważna akcja tutaj. Ale to jest moja szansa, żeby przejechać przez ten młotek. Zwalniamy czas. Tu musi być idealny przejazd. Zobaczcie, Grzesiu, skupienie. Młotek nie nadlatuje. Nie nadlatuje prosto w nas. Więc jest dobrze, tylko lecę prosto na słup. Bardzo mnie to troszkę martwi. Ojejku, Grzesiu, co tam się dzieje w środku? To nie jest istotne, maluch zawsze działa. Ej, bez kitu, on działa. Nie poddajemy się, jedziemy dalej. O nie, jest już serio blisko. Dobra, maluchu, maluchu, proszę cię. Wiecie co, oszukujemy, nie obchodzi mnie to. Oszukujemy, jedziemy po terenie. Jedziemy, ona jest za nami, ta woda. Dobrze, że ja oszukałem, bo byłby serio problem, wjeżdżamy na drogę jak prawdziwy boss. Grzesiu driftuje, chociaż to nie czas na driftowanie. Nie wiem, jakim cudem wydaje sygnały nadal ten samochód. Wyłączmy je i uciekamy od wody. Nie wiem czemu maluch, który ma wszystkie działające koła, jedzie wolniej pod górkę niż Porsche z trzema kołami. Jest dobrze, hamujemy, hamujemy. Dobra, 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 wjeżdżamy tu jak najszybciej. To jest taka już prawdziwa akcja, zobaczcie, Grzesiu jest skupiony. Wjeżdżamy na ziemię tą, tu jest więcej przyczepności z tego, co czuję. Okej, okay. Uda się, musi się udać, musi się teraz udać. Nie będę zbyt szybko jechał, żeby dojechać tutaj. Kto by się spodziewał, że Grzesiu z maluchem da radę to przejechać. Proszę, szybko do góry. Okej, okej, tak, 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 tak. I uwaga, jesteśmy na samiutkiej górze. Grzesiu jedną ręką oczywiście sterował, bo po co mu dwie. Wygraliśmy.
dosłownie najgorszym samochodem z możliwych. Zobaczcie, tu wszystko wokół jest zatopione. Ta wieża, ona była w mieście, nie? Te miasto jest pod wodą teraz. I w sumie o dziwo, Grzesiu jako jedyny przeżył tą apokalipsę. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.